Wam wszystkim, z tej strony Sonia. Witajcie ponownie na moim kanale Słodkie Życie. Dzisiaj chcę Wam... O! Kurde, leci! Sorry. Chcę Wam pokazać z racji tego, że jest lato, że jest ciepło, kilka przykładów w sumie tego, co ja codziennie piję, bo ja prawdę mówiąc nie lubię pić tylko czystej wody, tylko ja zawsze sobie ją z czymś mieszam. I chcę Wam pokazać, co tak naprawdę się nadaje dla diabetyków, żeby pić regularnie w większych ilościach, co nie zmieni za bardzo zawartości cukru w naszej krwi, a jednocześnie trochę rozmaici nam picie płynów. O, może w ten sposób. Dobra, tak więc zapraszam Was do, w sumie nie do mojej kuchni, bo w kuchni jest trochę ciemno, wolałabym to zrobić chyba na balkonie, bo jest piękne słoneczko. Tak więc zapraszam do oglądania, jeżeli jesteście ciekawi. Chodźcie, idziemy. Aha, i subskrybujcie jeszcze mój kanał, jeżeli w ogóle chcecie oglądać content na temat życia z cukrzycą typu pierwszego. Zapraszam. Teraz tak, bierzemy sobie po prostu kilka szklanek i będziemy działać. Ogólnie pisałam kiedyś już na Instagramie, Wam opowiadałam w sumie o tym, że czasami mam problemy z piciem wystarczającej ilości wody w ciągu dnia. Dlatego ja sobie ją bardzo często z różnymi rzeczami mieszam, przeważnie z sokiem z cytryny plus dodatkowo jeszcze z sokiem z imbiru. Ale dzisiaj pokażę Wam takie bardziej wypasione przepisy, takie ciekawe, które urozmaicą picie wody i mam nadzieję, że Wy również nabierzecie ochotę, żeby więcej pić, szczególnie właśnie latem. Ale dla nas ogólnie diabetyków jest to strasznie ważne, żeby wystarczająco dużo pić. I teraz tak, od razu Wam też jeszcze chcę powiedzieć, że w tym odcinku nie chodzi o to, żeby dawać Wam jakieś porady na temat zielarstwa, jeśli chodzi na przykład o regulację cukru we krwi, tudzież nawet obniżanie troszeczkę cukru we krwi, bo ja po prostu na zielarstwie po pierwsze też się nie znam za dużo, a po drugie nie mam w ogóle pewności, a poza tym moja dietetyczka też nie miała, czy tak naprawdę zioła pomagają regulować cukier lub go też obniżać, jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego. Tak więc bardzo dokładnie w ten temat nie będę wchodziła, przekażę Wam też kilka informacji po prostu, które wyczytałam z internetu na ten temat, ale jeżeli chcecie dokładniej się dowiedzieć czegoś na jakiś temat, to po prostu sami poreszerszujcie jeszcze w internecie lub zapytajcie Waszego diabetologa czy dietetyczki. Chcę Wam tylko po prostu powiedzieć, jakie zioła ja używam. W tym roku mam akurat trzy rodzaje mięty. Jest to mięta cytrynowa, mam też jeszcze miętę truskawkową z zeszłego roku i jeszcze mam taką miętę, taką bardziej ostrą, fajną, nie wiem jak ona się nazywa, taka mocna mięta, którą używam też czasami do koktajlów. Gdyby ktoś pytał, co to są za piękne kwiaty, do których praktycznie co chwilę jakieś maleństwo przylatuje, to są lwie paszcze. No dobra, już teraz przechodzimy do ziół. Do jednej szklanki dodaję mięty. Jest to ta mięta cytrynowa. Do kolejnej szklanki biorę taką w sumie mieszankę różnych ziół, na przykład majeranek. Trochę już wysuszonego tymianku. Niestety nie udało mi się jakoś go reanimować w sumie, no bo jak byłam na wakacjach, to mi padł. No ale lepszy wysuszony niż żaden. I dodatkowo jeszcze dodam troszeczkę tej mocniejszej mięty, o której przed chwilą właśnie wspominałam. Do kolejnej mieszanki używam troszeczkę bazylii, a resztę rzeczy jeszcze dołożę za chwilę. Teraz tak, nie wiem czy to jest mit, ale czytałam, że zielona herbata, właśnie matcha, taka sproszkowana, spowalnia rozwój cukrzycy typu pierwszego, czyli insulinozależnej cukrzycy. Ponoć były robione jakieś badania właśnie na szczurach laboratoryjnych i dowiedli, że i znacząco spowalnia i chroni przed zachorowaniem na cukrzycę typu pierwszego. Ale tak jak mówię, ja czytałam tylko trochę w internecie na ten temat, tak więc jeżeli się bardziej interesujecie, to sobie poczytajcie. Oczywiście dla tych, którzy już mają cukrzycę, to no wiecie, no nie uchroni już przed tym. Niemniej jednak może mieć tak czy siak bardzo pozytywne właściwości, jeśli chodzi o cukrzycę, ale też jest dobra na nadciśnienie i choroby serca. Kolejny napój, który piję bardzo regularnie, to jest herbata z hibiskusa, czyli chińskiej róży. Ogólnie ma bardzo dobre właściwości. Obniża ciśnienie krwi, z tego co czytałam, działa przeciwzapalnie, tak więc dla nas, cukrzyków, nadaje się po prostu idealnie. Do mojej poprzedniej mikstury z liśćmi bazylii jeszcze kroję troszeczkę ogórka. Ogórek ogólnie ma bardzo niski indeks glikemiczny, prawie w ogóle nie ma węglowodanów, czyli można sobie spokojnie go dodawać ile się chce. Dodatkowo jeszcze zapobiega nadmiernemu wytwarzaniu kwasu solnego w żołądku.
Do mojej mieszanki z miętą cytrynową dodatkowo jeszcze kroję imbir. Imbir to nie jest tylko przyprawa do potraw curry, tylko jest to praktycznie naturalny antybiotyk. Ja piję wodę z imbirem codziennie. Z tego co czytałam, to obniża poziom cukru i jest to efektem wpływu imbiru na enzymy wątrobowe, które między innymi rozkładają glukozę. Czy to tak naprawdę na cukrzycę typu pierwszego też pomaga, to nie wiem, bo tego nigdy tak za bardzo nie testowałam, że wiecie, zmierzyłam cukier przed wypiciem wody z imbirem i po. Tak więc nie mogę nic potwierdzić. Następnie biorę taki mały krzaczek rozmarynu, to znaczy krzaczek, no kilka igiełek, i robię z tego następny trunek. Rozmaryn w sumie podobnie jak oregano czy majeranek mają bardzo dużo antyoksydantów, zmniejszają zapalenia w organizmie i ponoć też potrafią obniżyć delikatnie cukier, ale to prawdopodobnie znowu przy cukrzycy typu drugiego. Jako dodatek smakowy dodaję jeszcze liść lub dwa melisy. Melisa ma bardzo delikatny, taki fajny, lekko cytrynowy smak i aromat. Ponoć łagodzi stany silnego zdenerwowania, pomaga w problemach z zasypianiem, działa po prostu rozluźniająco, ma też bardzo dużo antyoksydantów, tak więc jeśli mam akurat melisę, to ją bardzo chętnie używam. Ja ogólnie uwielbiam taki kwaskowy smaczek, dlatego wszędzie, gdzie mogę, w sumie to używam albo cytrynę, albo limonkę. Akurat tutaj mam limonkę, która w sumie z zewnątrz wygląda już jak cytryna, bo tak bardzo zżółkła, no ale to jest limonka. W każdym razie dodaję ją jeszcze do rozmarynu i do melisy. Limonki mają wysoki poziom rozpuszczalnego błonnika, tak więc pomagają spowolnić wchłanianie cukru przez organizm do krwiobiegu i pomagają ustabilizować poziom cukru we krwi. Dodatkowo ten błonnik może też pomóc obniżyć ciśnienie we krwi, ale też obniżyć ten zły taki cholesterol LDL. Dodatkowo może zmniejszyć stan zapalny naczyń krwionośnych. Oprócz kociej miętki miałam na balkonie co prawda lawendę, którą ogólnie chciałabym też użyć do jednego następnego napoju, ale niestety ta lawenda nie nadaje się do spożywania ani po prostu ogólnie do gotowania, do jedzenia. Tak więc takiej do jedzenia niestety nie miałam, tak więc pokażę Wam ten napój w jakimś może innym odcinku. Herbaty z liści oliwnych poznałam w Hiszpanii. Przez przypadek poszłam do takiego fajnego zielarskiego sklepu. W sumie to nie był tylko zielarski sklep, tylko taki ogólnie ekologiczny, z takimi naturalnymi, fajnymi rzeczami. I dopiero później przeczytałam jej wspaniałe właściwości. Ponoć mega wzmacnia organizm, działa przeciwzapalnie, przeciwgrzybicznie i też przeciwwirusowo. Dodatkowo może pomóc wyregulować cukier we krwi, ale też wpłynąć właśnie na regulację poziomu hormonów tarczycy. Kolejne ziółko, które tu mam, to są liście eukaliptusa. Ponoć eukaliptus może działać też przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwwirusowo i bakteriobójczo. Z tego co czytałam, ewentualnie może też obniżyć poziom cukru we krwi, dlatego ludzie z cukrzycą powinni ostrożnie go stosować. Nie wiem, czy to jest prawda, bo ja u mnie żadnych zmian, że tak powiem, też nie testowałam, też nie zauważyłam zbyt wielkich zmian, ale po prostu też nie zwracałam na to uwagi. Tak więc tak się prezentują wszystkie te moje mieszanki dzisiejsze i będziemy je za chwilę zalewać wodą. Zależy od ziół, niektóre zalewam wrzątkiem, a niektóre zaleję zimną wodą. Jeśli chodzi o wodę z imbirem, to zazwyczaj piję taką zimną, ale jeśli chodzi o fajną herbatkę miętowo-imbirową, to zalewam ją tym razem wrzątkiem. Tak samo zalewam miętę, tymianek i majeranek wrzątkiem. Tak samo jeszcze od razu moją leśną herbatę, czyli z rozmarynu, melisy i cytryny. Tak samo zalewam jeszcze napar z liści oliwnych i eukaliptusa i kwiaty hibiskusa. Ja już mówiłam, że ogólnie tak nie przepadam za zwykłą wodą, tak więc żeby nie zalewać jeszcze tych moich dwóch ostatnich mieszanek, czyli z bazylii i ogórka, jak i maczy, to zalewam je wodą z cytryną.
Maczy nie da się aż tak dobrze wymieszać łyżeczką, tak na dobrą sprawę to wypadałoby wziąć taki mały mikserek, wiecie, taki na baterię, no ale akurat w tej chwili nie miałam żadnego pod ręką, tak więc troszeczkę pomachałam tą łyżeczką. Wszystkie te napary odstawiam, żeby fajnie aromat się wypuścił w tej wodzie czy wrzątku. To zależy w sumie od ziół, niektóre piję od razu, niektóre trzymam tak do 15 minut nawet. Jeśli Was to interesuje, to poczytajcie sobie też w internecie albo w jakichś książkach specjalistycznych, jak długo jakie zioła powinny się naciągać, bo to zależy też od ziół, nie? Wiadomo, niektóre trzeba trochę dłużej, niektórych nie wolno zbyt długo, bo jakaś gorycz wyjdzie. Musicie po prostu sobie poczytać, jeżeli Was to bardziej interesuje. I takie spożywanie napojów to ja w sumie rozumiem. Wiecie, tak 2 litry wody pić, no tak jak już mówiłam, mi nie jest łatwo. Ja lubię różnego typu herbatki, a w szczególności jeżeli mają inne działanie i mają jakieś pozytywne właściwości, to ja po prostu wolę urozmaicać sobie picie wody takimi właśnie ziółkami i trunkami. Herbata z liści oliwnych ma wyjątkowo delikatny smak, uwielbiam ją, bardzo często piję ją zimą, żeby podkręcić trochę system odpornościowy. Ta woda z bazylią i ogórkiem jest bardzo orzeźwiająca, idealna właśnie na lato, szczególnie jeżeli jeszcze zalałam ją wodą z cytryną. Mój faworyt na chłodniejsze dni to jest herbata leśna. Dlaczego leśna? Ja ją po prostu tak nazywam, bo poznałam tą herbatę, to znaczy poznałam, sama ją wymyśliłam, jak byliśmy na wakacjach jesienią w zeszłym roku we Fryburgu. I dlatego mi się z tym miejscem jeszcze i z tą porą roku kojarzy. Jeśli chodzi o herbatę z hibiskusa, to ja praktycznie piję ją codziennie. Kolejny napar taki z ziółek, to po prostu zależy, jakie akurat mam zioła na balkonie. Mieszam po prostu wszystkie, jakie mam. Jeśli chodzi o maczę, to jest to dość mocny specyfik. Ja za tym smakiem aż tak bardzo też nie przepadam, żebym piła ją codziennie, ale staram się raz na jakiś czas ją wypić, bo po prostu ma bardzo pozytywne właściwości. A jeśli chodzi o herbatę z imbiru i z melisy albo z jakiejś miętki, to też piję ją praktycznie codziennie latem w zimnej formie, tylko dodatkowo jeszcze z sokiem z cytryny. A jeżeli mam niedocukrzenie i akurat mam ochotę, dodaję do niej, do tej herbaty z rozmarynem i z cytryną jeszcze troszeczkę leśnego miodu. Takiego fajnego właśnie z Freiburga go mam, znaczy z Fryburga, tam go kupiłam. Taką małą łyżeczkę po prostu mieszam i smakuje naprawdę wyśmienicie. To jest moja prawdziwa leśna herbata. Pachnie tym rozmarynem i sosnami. W międzyczasie przedstawiam Wam jeszcze to skrzydlate kochane maleństwo fruwające, które zbierało pyłek ze wszystkich kwiatów na balkonie. Strasznie kochane dziwki. No i na samym końcu dochodzimy do degustacji. Tym razem tutaj spróbuję akurat tą zwykłą wodę z bazylią i ogórkiem. Standardowa woda, bardzo ją lubię, często też ją piję. Smakuje jak bezalkoholowy koktajl Gimlet. Jako drugie, co wypróbuję, jest to ta matcha. Niestety dopiero później zauważyłam przy obróbce filmu, że wypiłam ją prawdopodobnie z żyjącą jeszcze mrówką. Smak matchy jest ogólnie taki no dość specyficzny, dlatego ja dużo tej matchy tam nie daję, ale ta moja matcha jest jeszcze z dodatkiem mięty, tak więc bardzo dobrze w sumie smakuje. Nie testowałam teraz na kamerze akurat wszystkiego, ale bardzo Wam je wszystkie polecam, bo je znam i uważam za przepyszne. A tutaj witamy naszą kochaną Wiewiórencję. Chodź, już zabieram te rzeczy, chodź. No i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że te przepisy Wam się podobały. Ktoś dzwoni? Nie. Dobra, co ja chciałam? Zostawiajcie komentarze pod filmikiem, co Wy myślicie o tych przepisach, czy może pijecie podobne trunki, że tak powiem. Może macie też ciekawe przepisy, którymi możecie się podzielić ze wszystkimi, którzy oglądają te moje filmiki. Ja bym się bardzo cieszyła. Dzięki oczywiście od razu z góry. A jak macie w ogóle jeszcze jakieś dodatkowe pytania,
to wiecie znowu, gdzie się zgłaszać? Tutaj pod filmem w komentarzach albo piszcie mi na maila. No, to byłoby w takim razie na tyle. Tak więc życzę Wam miłych cukiereczków, trzymajcie się ciepło, to do następnego razu, pa pa!